No więc przede wszystkim witam Państwa bardzo serdecznie, żeście wszyscy przyszli, mimo niesprzyjającej aury, mimo deszczu, mimo takiej brzydkiej pogody. Przyszliście na tę moją uroczystość, właściwie naszą uroczystość, odsłonięcia tablicy pamięci Janusza Krasińskiego. Jest to dla mnie niezwykle wzruszający moment, bo muszę powiedzieć, że droga do odsłonięcia tej tablicy to był taki długi maraton z przeszkodami. Zaczęliśmy się starać o nią wiele, wiele miesięcy temu. Zaczęliśmy od rozmów z zarządem wspólnoty naszej mieszkaniowej. Po paru pretraktacjach okazało się, że to właściwie wszyscy mieszkańcy muszą się zgodzić na to. No więc poczekaliśmy na zebranie ogółu mieszkańców. Nie było problemu, bo większość się zgodziła. Parę osób się wstrzymało od głosu, a cała reszta to po prostu, tak prawdę mówiąc, nie wiedziała, o kogo chodzi. Mieszkali tutaj, ale nie mieli tej świadomości, że mieszkają obok pisarza Janusza Krasińskiego. Potem zaczęły się właśnie te przeszkody. No więc najpierw dostaliśmy takie obszernie argumentowane pismo, że właściwie takiej tablicy w ogóle nie powinno się robić. No więc z panem Dariuszem, który mnie bardzo, bardzo solidnie wspierał we wszystkich, zresztą razem, żeśmy to wszystko robili, no trochęśmy się strwożyli, ale na końcu tego pisemka odczytaliśmy, że to jest sugestia. No więc doszliśmy do wniosku, że sugestie możemy albo przyjąć, albo odrzucić. No więc oczywiście odrzuciliśmy. Potem mieliśmy taką propozycję, żeby, owszem, tablica powstała, ale żeby napisać tylko, no w tym domu, wtedy i wtedy, od tej takiej daty, mieszkał Janusz Krasiński, pisarz. I tyle, kropka. Bez żadnych dalszych komentarzy. No ale to na szczęście też była tylko sugestia. No więc znowu nie wzięliśmy tego pod uwagę. Potem dostaliśmy od Urzędu do spraw walki i męczeństwa bardzo wyczerpujące pismo, akceptujące całą tablicę z uzasadnieniem, dlaczego Janusz Krasiński na taką tablicę zasługuje. No więc przedłużyliśmy to wyższym władzom. I znowu zaczęły się schody, bo się okazało, że to nie wystarcza. Zażądali, żeby urząd jeszcze się odniósł specjalnie do tekstu na tej tablicy. No nam się wydawało, że jak się akceptuje tablicę, mając przedłożone wszystkie dowody, cały projekt tablicy, to się akceptuje całość. Oni też byli zdumieni, że jest taki wymóg. No ale ja myślę, że w tym najwspanialszym ze wszystkich wspaniałych ustrojów, jakim była komuna, musieli mieć jakieś takie przypadki, że cenzura ingerowała w różne teksty i mieli z tym kłopoty, więc woleli się tutaj jakoś zabezpieczyć. No oczywiście urząd bez żadnych protestów wydał nam nowe pismo z obszernym uzasadnieniem, dlaczego akceptują taki właśnie tekst. No a potem to już było z górki. Potem pan Darek przystąpił do montowania tablicy. No i po prostu pozostaje mi tylko podziękować jemu za to, że tak razem właściwie walczyliśmy o tę tablicę. I teraz jesteśmy tutaj po to, żeby ją odsłonić, żeby po prostu przypominała, że był taki pisarz, patriota, niezłomny Janusz Krasiński. Dziękuję serdecznie i za zaproszenie.
na tę piękną uroczystość, ale właściwie ja sam się zaprosiłem, bo z tym człowiekiem, wielkim człowiekiem rozmawiałem, można powiedzieć, tak sumując wszystko, kilkaset godzin. I na tę wielką uroczystość pragnę ku refleksji przeczytać takie słowa. Tytuł tej poezji religijnej brzmi Tylko Bóg. Tylko Bóg może dać wiarę, ale ty możesz dać świadectwo swoje. Tylko Bóg może dać nadzieję, ale ty możesz przywrócić ufność swoim braciom. Tylko Bóg może dać miłość, ale ty możesz innych nauczyć kochać. Tylko Bóg może dać pokój, ale ty możesz być siewcą porozumienia. Tylko Bóg może dać siłę, ale ty możesz podtrzymywać odwagę. Tylko Bóg jest drogą, ale ty możesz wskazywać ją innym. Najdrożsi, w te słowa wpisuje się to życie, które zostało streszczone na 5 linijkach. Czy możemy coś dopowiedzieć, któż jak Bóg, który ten człowiek dawał świadectwo prawdzie o 2 nieludzkich systemach zniewalających człowieka. Ale przecież są zniewalenia, które możemy nazwać i małymi grzechami, średnimi, wielkimi, jak człowiek sobie wyobrazi. Ale patrując się w jego życie, przynajmniej wysłuchane przeze mnie z jego ust, to z mocą całą chcę zatytułować to nasze spotkanie i odkrycie tej tablicy, która niech będzie dumą dla tego naszego osiedla, dla tej ulicy. Któż jak Bóg? Dobrze, ja odczytam. Tylko tą. Tak. Tak, tak, no. Przeczytaj te słowa? Nie, nie, ale to jest jeszcze siły. No dobrze, ja już przeczytam. Tak, tak, przeczytam, przeczytam. Pięknie było żyć dla pisania prawdy. W tym domu w latach 1963-2012 mieszkał i tworzył pisarz, Polak, wielki patriota, więzień obozów Auschwitz-Dachau, od 1947 do 1956 roku więziony przez władze komunistyczne. Cała jego twórczość daje świadectwo prawdzie o 2 nieludzkich systemach zniewalających człowieka. Do hymnu! Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Chciałbym powiedzieć kilka słów w imieniu Stowarzyszenia Pisarzy Polskich jako jego wiceprezes.
Janusz Krasiński był prezesem honorowym naszego stowarzyszenia. Nie tylko dlatego, że był wśród jego założycieli, że położył wielkie zasługi dla naszej organizacji, która powstała jako wyraz sprzeciwu wobec rygorów stanu wojennego i prób podporządkowania tym rygorom całego środowiska pisarskiego. Ale przede wszystkim dlatego, że jego los był symboliczny. Był symboliczny dla tego, co naród polski przeżył w XX wieku. Janusz Krasiński był ofiarą w sensie dosłownym dwóch najgorszych totalitaryzmów, jakie zdążył wymyśleć w dotychczasowej historii człowiek. Co więcej, temu losowi symbolicznemu, bo przecież byli inni ludzie tacy jak on, natomiast on dawał temu losowi wyraz w swojej twórczości, która pozostanie. Pani Barbara powiedziała przed chwilą, że był pisarzem niezłomnym, a ta tablica ma przypominać, chronić go od zapomnienia. Choćbyśmy zrobili tablicę, za tą tablicę dziękujemy, bardzo ważne, że ona powstała, ale przecież tablica to tylko takie drobne przypomnienie. Po pisarzach zostają książki i o Januszu Krasińskim czytelnicy będą pamiętali. Jemu ten pisarski czyściec nie grozi, dlatego właśnie, że w sposób maksymalnie szczery, odnosząc się do swojego własnego losu i do losu całego narodu, dawał temu świadectwo. Chciałem jednocześnie bardzo serdecznie podziękować pani Barbarze, bo to, kiedy ona mówiła, że był to pisarz niezłomny, ale ona jest niezłomną żoną pisarza, dba o pamięć po nim, jej zasługą jest ta tablica. Pani Barbaro, bardzo, bardzo pani dziękujemy i wszyscy pisarze powinni mieć takie żony i wtedy nie będą zapomnieni. Wózek, Skarga, Czapa i inne dramaty, Żywioł dotąd nieznany, Śniadanie u Desdemony, Kochankowie z klasztoru Waldemoza, Syn Walenroda, Gdybyś poszedł pierwszy, Na stracenie, Twarzą do... To o te powieści panu chodziło przede wszystkim. Na stracenie, te cztery. Na stracenie, Twarzą do ściany, Niemoc i Przed agonią. I wreszcie ostatnie utwory wydane, Bracia Siamscy i Tabliczka z chleba. I dramaty wydane jeszcze. Tak. No więc właśnie chciałam dodać, że jeszcze będzie piąty tom, który Janusz ukończył, ale nie zdążył wydać i ja się tym teraz zajmuję, jest złożony w wydawnictwie krakowskim Arkana i prawdopodobnie wyjdzie jednak jesienią, bo chcieliśmy to zrobić w zeszłym roku, jeszcze w październiku na jego rocznicę, ale nie udało się. Wobec tego przesuniemy to na następną rocznicę, czyli gdzieś w okolicach października ona powinna wyjść. Szanowni Państwo, jesteśmy wszyscy głęboko wzruszeni. Jak gdyby odżył na moment wielki Polak, gorący patriota, człowiek, którego życie zamknięte było za drutami obozów koncentracyjnych Auschwitz i Dachau i za kratami więzień komuny. To warszawska Rakowiecka, to Wronki, to Rawicz, tam gdzie cierpieli nasi rodacy, kiedy inni cieszyli się życiem, a życie świętej pamięci pana Janusza było nasycone bólem, tragedią, żalem i ciągle myślą o Polsce. Dla niego Polska to wielka rzecz i do końca takim pozostał. Do końca służył sprawie tam, gdzie mógł.
nawet w kapitule Nagrody imienia Prezydenta Świętej Pamięci Lecha Kaczyńskiego. I dlatego te słowa, jakie tu padły, o niezłomności, mają pełne uzasadnienie. Nie był może żołnierzem w pełnym tego słowa znaczeniu, ale był pisarzem, który walczył piórem o niepodległą Polskę. Dla Polski żył. Polsce poświęcił swoją młodość i takim ludziom cześć i chwała. To są ludzie, którzy pokazują drogi, jakimi mamy iść. I kiedy będą tu przechodzić ludzie, zwłaszcza młodzi, niech widzą, niech patrzą w te oczy i niech wiedzą, że byli tacy, którzy do końca ukochali Polskę. I cześć i chwała bohaterom. Był niezłomnym i takim pozostanie na zawsze w pamięci naszej najbliższych. Dziękuję. Dziękuję bardzo, naprawdę serdecznie dziękuję za te wspaniałe słowa o Januszu. Dziękuję. I Janusz napisał dzieło, które jest swego rodzaju literacką, pięknie napisaną historią naszej, no, mojej epoki, jego epoki, epoki z PRL-u. I to jest te cztery tomy i piąty, który się dopiero ukaże. Ja Państwu przypomnę, jeśli Państwo chcieliby przeczytać te tomy, one są dostępne jeszcze chyba w księgarniach i oczywiście w bibliotekach. To są te pięć tomów, to jest Na stracenie, Twarzą do ściany, Niepamięć, przepraszam bardzo, Niemoc, Przed agonią i tom piąty, który się ukaże pod tytułem Przełom. No, powtarzam to, bo oczywiście Janusz napisał bardzo wiele książek, ale to są książki wcześniejsze i nie, powiedzmy, tak zaangażowane w tę historię. Dziękuję bardzo. Chciałem, proszę Państwa, w imieniu swoim, ale również w imieniu Jarosława Kaczyńskiego, który chciał dzisiaj być tutaj z Państwem na tej uroczystości. Niestety nie ma go w Warszawie, ale w własnym imieniu, w imieniu ugrupowania, które reprezentuję, chciałem oddać hołd człowiekowi niezwykłemu. Janusz Krasiński, wybitny pisarz, ale przecież też harcerz, powstaniec, więzień polityczny dwóch totalitarnych reżimów, zostawił niezwykłe świadectwo po sobie, świadectwo prawdy, ale tak naprawdę wielką polską literaturę. I ta literatura została z nami, jest w naszych sercach, jest w naszych umysłach. I jestem przekonany, że będzie też w sercach i umysłach przyszłych pokoleń. Cześć jego pamięci.